Renault Gordini z 67 roku. Tego typu samochody da się robić na... Czy czekaj, co? Ej, on będzie zajebisty na koło! Wiecie co on ma? On ma silnik z tyłu i napęd na tylną oś. Serio! To jest jak ten... Kojarzycie takiego Impa tuningowałem w czwórce, no nie? Dawaj do niego jakieś śmieszne malowanko. Może, nie wiem, to? Ty, ej, no! Ty będzie dobre! Bierzemy go! Robimy gnuja! Tak, Imp był koksem na Willy i ten też chyba da się tak zrobić. Jeszcze nie robiłem ani jednego samochodu na Willy, więc nie wiem, jak tutaj to w piątce będzie wyglądać. No ale chyba damy radę zrobić. Tak sobie wygląda. Ty zobacz, i on ma silnik z tyłu. To jest idealny samochód na Willy. To jest silnik z tyłu, to musimy go zrobić, to nie ma nawet o czym gadać. Samochód został do tego stworzony. Dobra, co my tu możemy zrobić? Jak on brzmi w ogóle? On brzmi tak, jakby prosił się o tuning jakiś porządny. Dawaj V8, najcięższy silnik jaki jest. Ja pierdzielę! Kto zrobił taki samochód? No, jak oni mogli taki samochód zrobić w tej grze? Będzie bardzo dobre auto na Willy, gościu. Dawaj, żeby jak najlżejszy z przodu był. O kurde. Dawaj tak, oponę dragową. O ile jest, oczywiście, że jest. Dajemy najszersze koło, jakie się da. O, w sumie nie jest takie szerokie bardzo, no nie? Dobra, to zostawiamy na razie. Spoilery już patrzyliśmy. Tutaj musimy oczywiście skrzynię biegów zmienić. Musi być lekki gnój. Wyścigowy dyfer. A myślę, że ciekawie da się go zrobić. Ja nawet nie sprawdzałem, jaki on ma, jak on normalnie jeździ, jak on normalnie brzmi. To nie ma znaczenia. Ej, słuchajcie, silnik z tyłu, napęd na tył, czego więcej chcieć? Skąd mam tego pada? Kupiłem sobie. Czuję, że to będzie doskonały samochód na 7 litrów, kurde. Dobrze, robimy go. Gdzie to mu się w ogóle wszystko pomieściło? V8, 6-litrowa, jak z Camaro. Do tego bagażnika malutkiego tam z tyłu. Ci co tworzyli to Fordze, to mają coś nie po kolei w głowie chyba. Jeszcze raz tego pada pokazać? Na odcinku możesz sobie go dokładnie zobaczyć. Ja zrobiłem specjalny odcinek, jaki pokazuje tego pada, wiesz? Na YouTubie wszystko jest. Bardzo fajny padzik, mega mi się podoba. Byłem taki trochę sceptyczny do niego wcześniej, bo tak... Czekaj, ile tam było koni? Czekaj, co tu się... Co to było? 1015 koni mechanicznych i 915 kg wagi. Ja pierniczę! O kurde, ej. Jego... To nie może, nie ma opcji, żeby on nie stanął na koło, nie? Bez tuningu żadnego spróbujmy. Ej, bez żadnego tuningu, tylko zrobiliśmy moc, nie? Ja pierniczę! Ej, bez niczego! Z dwójki, zobacz! Zajebista jest ta Fordza! Zamiast Impa mamy to! Ej, zajebiście! Dawaj na ten... Do strefy Horizon, tutaj mamy taką długą, prostą do testowania takich gówien. Ej, z dwójki! Patrzcie, nic nie zrobiłem nim! Żadnych jakichś tam zawieszeń, nic takiego, no nie? Tylko wrąbałem mu moc, opony dragowe, zawieszenie rajdowe i tyle. Żadnego dostosowania, nic. Trójka. Z trójki już nie chcę, ale brzmi świetnie. Jednak chcę, żartowałem! Z trójki też! No teraz z czwórki. O, z czwórki już za ciężko. Ale z trójki lekko.
Dobra, to teraz musimy zrobić tak, żeby samochód jak najdłużej był na tym przednim, na tym tylnym kole. Wydłużmy sobie biegi, bo mu się ta jedynka kończy za szybko, no nie? I trójka. To możemy w ogóle z przodu zrobić... Czekaj, nie, to chciałem... Zróbmy mu pozytyw. O, to jest tył, a my chcemy na przód. Zróbmy mu pozytyw, to będzie śmiesznie wyglądał. To mamy. On już jest podniesiony na maksa, trochę słabo. Dobra, tył jest na miękko. Przód dajmy na sztywno, najbardziej sztywno jak się da. Kurde, no. Chyba nie powinien być taki sztywny. Jak na drive, tylko powiedzieć, on właściwie nie trzeba przy nim robić, nie? On już jest super. Dobra, spróbujmy tak. Tutaj hamulce nas nie obchodzą. Dyferencjał możemy przyblokować. Jak dyfra przyblokujemy, to powinien chyba w tym drift, w tym wheelie dłużej się utrzymać. Zobaczymy. A, teraz nie chcę tak stawać, bo żeśmy biegi mocno wydłużyli. Patrz! To samo co w czwórce. Tutaj mu troszeczkę chyba przeszkadza układ wydechowy. On się o ten tłumik zahacza i nie chce za długo się, wiesz, utrzymać na tylnych kołach. I nie mogę go wyżej postawić. Możemy, a właśnie, spróbujmy go na przykład wystartować z trójki. Tutaj włączyliśmy launch control z dwójki. Nie chcę tak. Z jedynki bez problemu staje. Bez żadnego tuningu, sami widzieliście, no nie? Ale imp był lepszy, bo on tak imp wyżej stawał, no nie? A tego zawieszenia nie dam rady tutaj wyżej zrobić, żeby on tak, wiesz, dłużej się utrzymał w tym powietrzu. Udostępnić wam tuning? No nie da rady, ale to jest idealne auto, słuchajcie, silnik z tyłu i napęd na tył. Ja pierniczę. Ty, a zobaczcie, jak on na dragu sobie poradzi tak w ogóle. O, tak, zawieszenie offroadowe ma, no. Dawaj na draga. Zobaczymy, co on zrobi. Zrobiłem sobie Batmobil nowy. Ej, to jest moje pierwsze auto w piątce zrobione na no wheelie. Trochę mu tam coś z tyłu przeszkadza, że on nie chce tak wyżej jeszcze tego przodu podnieść. On z przodu ma bagażnik, on silnik ma całkowicie za tylną osią nawet, no nie? To jest idealny samochód na wheelie. Dobra, zobaczymy, jaki pójdzie na dragu. Nie wiem, w której on klasie jest w ogóle. O kurde! Nawet boty stają na koło! Widzieliście, obok mnie był taki sam samochód. Ja jeszcze raz chcę to zobaczyć. To było genialne. Ej, ten samochód jest, on jest stworzony na koło. Nawet bot staje na koło w tym aucie. Z takim tuningiem byle jakim. XD, pa. Co jest? Fajne auto. No nie wygram tego draga, przez to, że staje na koło. Zobaczcie, przednie koła zrobiłem mu w pozytywie jeszcze. Kurczę, musiałbym wymyślić jakiś... Można by było na przykład mu jakoś układ wydechowy zmienić, nie? Żeby miał na przykład wydechy z maski czy coś. Czy tam gdzieś z tyłu do góry. Żeby tak nie zahaczał tym, wiesz, tłumikiem końcowym. To jest trochę lipa, no, pod tym względem. Ten samochód staje na koło z byle jakim tuningiem. O, patrz, udało mi się dłużej utrzymać w powietrzu. Tak z dupy. Z byle jakim tuningiem ten samochód staje na koło, także ja chyba nie będę wam udostępniał tuningu. Wsadźcie do niego cokolwiek z V8 i będzie stawał. Kościu, zobacz. Ja pierdziczę. Fajne auto, ja bym się przejechał czymś takim. Jak najdalej może spróbuję na wheelie.
A widzicie mu coś tam z tłumikiem, no nie? On zahacza tym tłumikiem i się przekrzywia. On podobnie ma jak BMW Isetta. No nie? Isetta też tak jakoś na bok przechyla. Jednak Imp w Fordzie Horizon 4 był lepszy od tego wariata. Patrz, nawet jak się tak... Kurde, ciężko go utrzymać, naprawdę. Ciekawe, czy ktoś go zrobi tak, żeby jak najdłużej był w tym Willy. Wow. No i pewnie jeszcze więcej jest takich samochodów, nie? Które można zrobić na koło. Ale ten był bardzo prosty, to jest legendarnie prosty samochód. Jak tylko zobaczyłem napęd jego i umiejscowienie silnika, to pomyślałem, to jest to, co będzie nam dzisiaj robić dzień.